Zdjęcia z fantazyjnych robót drogowców z Poznania w marcu obiegły całą Polskę. Miało to być rozwiązanie tymczasowe i faktycznie takie było. Droga zaledwie trzy tygodnie po innowacyjnym remoncie wyglądała jak szwajcarski ser. Mimo to ZDM twierdził, że innego rozwiązania tej sytuacji nie ma. Zastosowanie punktowo po frezu lub tłucznia byłoby nieskuteczne. Nie można właściwie zagęścić takiego materiału na tak utwardzanej drodze. Niezagęszczony materiał zostałby wyrzucony z ubytków przez koła przejeżdżających samochodów. Teraz po trzech miesiącach mieszkańcy ulicy Marii Wicharkiewicz doczekali się kolejnego remontu, tym razem porządniejszego niż łatanie dziur asfaltem. Prace będą polegały na wymianie istniejącej. Zapieczonej na wierzchni z pofrezu na nową pofrezową. Dalej nie jest to jednak szczyt marzeń mieszkańców. Przede wszystkim dlatego, że prace będą się odbywały tylko na krótkim odcinku od posesji numer 5 do posesji numer 15, gdzie stan drogi był zły, ale nie najgorszy na całej ulicy. Ja akurat jestem trochę w bardziej komfortowej sytuacji, bo dojeżdżam do numeru 10 i tutaj w miarę ta droga jeszcze gdzieś tam pomiędzy dziurami przejadę. Natomiast już w dalszym w części ulicy jest dużo gorzej, i praktycznie czasem chciałoby się pojechać w drugą stronę ulicy, nawet bo się jedzie gdzieś tam w tamtą stronę miasta, ale no absolutnie nigdy tego nie robimy. No bo po prostu są takie dziury, że, że nie da się jechać. Chyba, że ktoś zainwestuje w samochód terenowy, bo asfalt w tym miejscu to pieśń przyszłości. Ulica Wicherkiewicz względem ulicy Strzeszyńskiej jest na górce, że tak powiem. I teraz w momencie, kiedy mamy opady deszczu, a wiadomo, że ostatnio były dosyć intensywne, to woda z, e, spływa na ulicę Wicherkiewicz e, i powinna zostać z niej odprowadzona do zbiornika retencyjnego. Na razie tego zbiornika jeszcze nie ma. Dlatego woda musi wsiąknąć w ziemię, inaczej pozalewa okoliczne domy. Od niedawna zabudowę odwodnienia tej ulicy odpowiada akwanet Retencja. Postanowiliśmy zapytać przedstawicieli spółki, kiedy taka inwestycja jest planowana. Póki co rzeczniczka akwanetu przekazała nam, że sprawa jest badana. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.